Strach przed miłością to problem, z którym boryka się wiele osób. Jest to uczucie, które może blokować nas w budowaniu szczęśliwych związków i prowadzić do samotności. Na szczęście istnieją sposoby, aby poradzić sobie z tym lękiem. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu z perspektywy emocji W.G. Hawkinsa i odkryjmy 5 sposobów na pokonanie strachu przed miłością. Pierwszym krokiem do pokonania strachu przed miłością jest zrozumienie własnych emocji. Hawkins twierdzi, że emocje są kluczem do naszego wewnętrznego świata i mają wpływ na nasze decyzje oraz zachowania. Dlatego ważne jest, aby zastanowić się nad tym, co naprawdę czujemy i dlaczego. Może się okazać, że nasz strach przed miłością wynika z wcześniejszych doświadczeń, które nas zraniły. Zrozumienie tego pomoże nam przepracować te emocje i zacząć budować zdrowe relacje. Strach przed miłością to uczucie, które dotyka wielu z nas. Często wynika ono z niskiego poczucia własnej wartości, które sprawia, że boimy się odrzucenia i nie jesteśmy w stanie zaufać innym. Praca nad poczuciem własnej wartości jest więc kluczowa, jeśli chcemy pokonać ten strach i otworzyć się na miłość. Oto kilka sposobów, które pomogą Ci wzmocnić swoją samoocenę i poczuć się wartościowym. Afirmacje to pozytywne zdania, które powtarzamy sobie codziennie, aby wzmocnić swoje poczucie własnej wartości. Przykładowe afirmacje to: jestem wartościową osobą, zasługuję na miłość i szacunek, czy mam wiele do zaoferowania innym. Powtarzając je regularnie, zaczynamy wierzyć w ich prawdziwość i budujemy pozytywny obraz siebie. Rozwijanie własnych pasji jako sposób na pokonanie strachu przed miłością. Miłość to piękne uczucie, które może przynieść wiele radości i szczęścia w naszym życiu. Jednak dla wielu osób strach przed miłością jest tak duży, że uniemożliwia im ona budowanie głębokich i satysfakcjonujących relacji. Strach przed miłością może mieć różne podłoże, od lęku przed odrzuceniem, przez obawę przed utratą niezależności, po strach przed ponownym przeżywaniem bolesnych doświadczeń z przeszłości. Jednak niezależnie od tego, co jest źródłem naszego strachu, istnieje sposób, by go pokonać: rozwijanie własnych pasji. Pasje to nasze zainteresowania, hobby, działania, które sprawiają nam radość i satysfakcję. To coś, co robimy dla siebie, co pozwala nam się rozwijać, uczyć nowych rzeczy i poznawać siebie. Kiedy skupiamy się na rozwijaniu własnych pasji, zaczynamy budować poczucie własnej wartości i pewności siebie. To z kolei przekłada się na nasze relacje z innymi ludźmi, w tym także na relacje miłosne. Rozwijanie pasji daje nam poczucie spełnienia i niezależności. Kiedy wiemy, że mamy coś, co jest tylko nasze, co sprawia nam przyjemność i co możemy robić samodzielnie, nie jesteśmy tak bardzo zależni od innych ludzi. To pozwala nam budować relacje miłosne w zdrowszy sposób, bez lęku przed utratą siebie czy swojej wolności. Ponadto, kiedy rozwijamy swoje pasje, stajemy się bardziej atrakcyjni dla innych ludzi. Pokazujemy, że mamy swoje życie, zainteresowania, ambicje. To przyciąga do nas ludzi, którzy podzielają nasze pasje lub którzy podziwiają naszą pasję i zaangażowanie. A to z kolei może prowadzić do budowania głębszych i bardziej satysfakcjonujących relacji miłosnych. Rozwijanie pasji to także sposób na pokonanie strachu przed ponownym przeżywaniem bolesnych doświadczeń z przeszłości. Kiedy skupiamy się na czymś, co sprawia nam radość, łatwiej nam zapomnieć o negatywnych doświadczeniach. To pozwala nam patrzeć na miłość z nowej perspektywy, bez ciągłego lęku przed powtórzeniem błędów z przeszłości. Warto więc zastanowić się, co sprawia nam radość, jakie są nasze pasje i zainteresowania. Może to być cokolwiek, od malowania, przez gotowanie, po podróżowanie czy naukę nowego języka. Ważne, by znaleźć coś, co sprawia nam przyjemność i poświęcić temu czas i energię. To pomoże nam pokonać strach przed miłością i zbudować zdrowe i szczęśliwe relacje z innymi ludźmi. Pamiętajmy, że miłość to nie tylko uczucie, ale także działanie. Kiedy rozwijamy swoje pasje, pokazujemy, że potrafimy działać dla siebie, dbać o swoje potrzeby i spełniać swoje marzenia. To przekłada się także na to, jak działamy w relacjach miłosnych. Potrafimy dbać o siebie, ale także o drugą osobę, budować relacje oparte na wzajemnym szacunku i wsparciu. Rozwijanie własnych pasji to więc nie tylko sposób na pokonanie strachu przed miłością, ale także na budowanie szczęśliwego i spełnionego życia. Więc jeśli jeszcze nie znalazłeś swojej pasji, zacznij szukać. A jeśli już ją masz, poświęć jej więcej czasu i energii. To pomoże Ci nie tylko pokonać strach przed miłością, ale także stać się bardziej spełnionym i szczęśliwym człowiekiem. Zdrowie fizyczne i psychiczne są ze sobą ściśle powiązane. Kiedy dbamy o swoje ciało,
Poprzez zdrowe odżywianie, regularną aktywność fizyczną czy wystarczającą ilość snu, czujemy się lepiej także psychicznie. To z kolei przekłada się na lepsze poczucie własnej wartości. Ludzie, z którymi spędzamy czas, mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie. Dlatego warto otaczać się osobami, które nas wspierają, doceniają i motywują do działania. Unikaj toksycznych relacji, które tylko obniżają Twoją samoocenę. Jak otoczyć się ludźmi, którzy nas wspierają i pomagają pokonać strach przed miłością w dzisiejszych czasach, kiedy życie wydaje się być coraz bardziej skomplikowane, a presja społeczna i oczekiwania względem nas samych są coraz większe, łatwo jest popaść w pułapkę samotności i izolacji. Często boimy się nawiązywać nowe relacje, otwierać się na innych i szukać wsparcia, ponieważ obawiamy się odrzucenia, krytyki lub zawodu. Jednak otaczanie się ludźmi, którzy nas wspierają, to jedna z najskuteczniejszych metod na pokonanie strachu przed miłością. Miłość to uczucie, które może być zarówno piękne, jak i przerażające. Wszyscy pragniemy miłości, ale jednocześnie boimy się jej. Obawiamy się, że zostaniemy zranieni, że nasze uczucia nie zostaną odwzajemnione, że zostaniemy odrzuceni. To naturalne uczucia, ale nie powinny one stać na przeszkodzie w poszukiwaniu szczęścia i bliskości z innymi ludźmi. Jednym ze sposobów na pokonanie strachu przed miłością jest otoczenie się ludźmi, którzy nas wspierają. Ludzie, którzy nas rozumieją, akceptują i kochają takimi, jakimi jesteśmy, mogą być naszymi największymi sprzymierzeńcami w walce z lękiem. To oni pomagają nam uwierzyć w siebie, dają nam siłę do działania i przypominają nam, że zasługujemy na miłość. Aby znaleźć takich ludzi, warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, szukajmy osób, które mają podobne wartości i cele życiowe. To ułatwi nam nawiązanie głębszej więzi i stworzenie relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Po drugie, zwróćmy uwagę na to, jak daną osoba nas traktuje. Czy jest życzliwa, empatyczna, gotowa do wsparcia w trudnych chwilach? Czy potrafi być obecna, słuchać i dawać dobre rady? Otoczenie się takimi ludźmi to nie tylko sposób na pokonanie strachu przed miłością, ale także na budowanie zdrowych i trwałych relacji. Ludzie, którzy nas wspierają, pomagają nam rozwijać się i stawać się lepszymi wersjami siebie. To dzięki nim możemy czuć się bezpiecznie i pewnie, nawet w obliczu trudności i wyzwań. Warto pamiętać, że otaczanie się wspierającymi nas ludźmi to proces, który wymaga czasu i cierpliwości. Nie zawsze od razu uda nam się znaleźć takie osoby, ale warto być otwartym na nowe znajomości i dawać innym szansę. Może się okazać, że to właśnie w najmniej oczekiwanych momentach spotkamy kogoś, kto stanie się dla nas ważny i pomoże nam pokonać strach przed miłością. Podsumowując, otaczanie się ludźmi, którzy nas wspierają, to klucz do pokonania strachu przed miłością. To oni pomagają nam uwierzyć w siebie, dają nam siłę do działania i przypominają nam, że zasługujemy na miłość. Szukajmy takich osób w naszym otoczeniu, a z pewnością znajdziemy w nich cenne wsparcie i motywację do budowania zdrowych i trwałych relacji. Wszyscy mamy swoje słabości, ale to, jak sobie z nimi radzimy, ma wpływ na nasze poczucie własnej wartości. Zamiast się ich wstydzić, przyznaj się do nich i pracuj nad ich pokonaniem. Każdy sukces, nawet najmniejszy, będzie budował Twoją pewność siebie. Pamiętaj, że praca nad poczuciem własnej wartości to proces, który wymaga czasu i cierpliwości. Nie oczekuj natychmiastowych rezultatów, ale bądź konsekwentny w swoich działaniach. Im bardziej poczujesz się wartościowy, tym łatwiej będzie Ci zaufać innym i otworzyć się na miłość. Wiele osób w dzisiejszym świecie boi się miłości. Boją się zaangażowania, odrzucenia, a przede wszystkim pokazania swoich słabości. W końcu miłość to emocja, która wymaga otwartości i podatności na zranienie. Ale czy rzeczywiście powinniśmy się bać? Czy nie lepiej jest poznać i zaakceptować swoje słabości, aby móc w pełni kochać i być kochanym? Pierwszym krokiem do pokonania strachu przed miłością jest zrozumienie, że każdy z nas ma swoje słabości. Nikt nie jest doskonały i każdy ma jakieś wady, które mogą wpływać na nasze relacje z innymi ludźmi. Słabości mogą być różne, od braku pewności siebie, przez nieumiejętność wyrażania uczuć, po problemy z zaufaniem. Kluczowe jest jednak to, aby zamiast ukrywać te słabości, stawić im czoła i zaakceptować je jako część siebie. Akceptacja własnych słabości wymaga odwagi i pracy nad sobą. To nie jest łatwe zadanie, ale jest to konieczne, aby móc w pełni kochać. Kiedy akceptujemy swoje słabości, stajemy się bardziej autentyczni i prawdziwi wobec siebie i innych. To pozwala nam budować głębsze i bardziej satysfakcjonujące relacje. Kiedy nie boimy się pokazać swoich słabości,
dajemy drugiej osobie szansę na poznanie nas takimi, jacy naprawdę jesteśmy. Poznanie i zaakceptowanie własnych słabości to również sposób na pokonanie strachu przed odrzuceniem. Kiedy wiemy, co nas ogranicza, możemy nad tym pracować i stać się lepszymi partnerami. To również daje nam pewność, że jeśli ktoś nas odrzuci, to nie dlatego, że jesteśmy słabi, ale dlatego, że ta osoba nie była w stanie zaakceptować nas takimi, jacy jesteśmy. Warto również pamiętać, że miłość to nie tylko uczucie, ale również decyzja. Decyzja o tym, że mimo swoich słabości, chcemy być z drugą osobą i pracować nad relacją. To decyzja o tym, że jesteśmy gotowi na zaangażowanie i ryzyko związane z miłością. Kiedy podejmujemy te decyzje, stajemy się silniejsi i mniej podatni na strach. Podsumowując, poznanie i zaakceptowanie własnych słabości to klucz do pokonania strachu przed miłością. To sposób na budowanie głębszych relacji, pokonanie strachu przed odrzuceniem i stanie się lepszym partnerem. Warto więc pracować nad sobą, być autentycznym i otwartym na miłość. Bo przecież miłość to jedno z najpiękniejszych uczuć, jakie możemy doświadczyć. Brak zaufania do innych jest często przyczyną strachu przed miłością. Możemy obawiać się, że zostaniemy zranieni lub oszukani. Aby to pokonać, warto nauczyć się zaufania. Możemy zacząć od małych kroków, na przykład dzieląc się swoimi myślami i uczuciami z bliskimi osobami. Stopniowo możemy budować zaufanie i otworzyć się na nowe relacje. Przeszłość często kształtuje nasze obawy przed miłością. Możemy mieć negatywne doświadczenia, które utrudniają nam budowanie nowych związków. Ważne jest, aby zaakceptować przeszłość i puścić to, co nas boli. Przebaczenie sobie i innym pomoże nam uwolnić się od ciężaru przeszłości i otworzyć się na nowe możliwości. Zaakceptowanie własnej przeszłości jako metoda na pokonanie strachu przed miłością. Miłość to jedno z najbardziej skomplikowanych i zarazem pięknych uczuć, jakie możemy doświadczyć jako ludzie. Wszyscy pragniemy miłości, ale nie wszyscy potrafimy ją przyjąć. Strach przed miłością może być wynikiem wielu różnych czynników, w tym również naszej przeszłości. To, co przeżyliśmy w przeszłości, może wpływać na nasze obecne relacje i na to, jak podchodzimy do miłości. Dlatego ważne jest, aby zaakceptować swoją przeszłość, aby móc pokonać strach przed miłością. Przeszłość to nasza historia, nasze doświadczenia, które kształtują naszą osobowość i nasze zachowania. Często trudno jest nam zaakceptować to, co się wydarzyło, zwłaszcza jeśli doświadczyliśmy bólu, rozczarowania czy zdrady. Możemy czuć się zranieni, zawiedzeni, a nawet zgorzkniali. Możemy obwiniać siebie lub innych za to, co się wydarzyło. Ale trzeba pamiętać, że przeszłość to nie tylko nasze błędy i porażki, ale także nasze sukcesy i radości. Zaakceptowanie przeszłości to proces, który wymaga czasu i pracy nad sobą. To nie oznacza, że musimy zapomnieć o tym, co się wydarzyło, ale raczej nauczyć się żyć z tym i nie pozwolić, aby to definiowało naszą przyszłość. Musimy zrozumieć, że przeszłość to część nas, ale nie musi decydować o tym, kim jesteśmy teraz i kim będziemy w przyszłości. Kiedy zaakceptujemy swoją przeszłość, będziemy w stanie lepiej zrozumieć siebie i swoje potrzeby. Będziemy w stanie zobaczyć, co nas raniło i co sprawiło, że straciliśmy wiarę w miłość. Będziemy w stanie zidentyfikować wzorce, które powtarzają się w naszych relacjach i pracować nad ich zmianą. Będziemy w stanie otworzyć się na nowe doświadczenia i dać szansę miłości. Strach przed miłością często wynika z obawy przed odrzuceniem, przed ponownym przeżyciem bólu czy zdrady. Ale trzeba pamiętać, że każda relacja to ryzyko. Nie ma gwarancji, że wszystko będzie idealnie, ale warto dać sobie szansę na szczęście. Nie można pozwolić, aby strach przed miłością uniemożliwił nam cieszenie się nią. Zaakceptowanie przeszłości to także wybaczenie sobie i innym. Wiąże się to z uznaniem, że każdy z nas popełnia błędy i że nikt nie jest doskonały. Wybaczenie pozwala nam uwolnić się od negatywnych emocji i iść naprzód. Pozwala nam zrozumieć, że każdy zasługuje na szansę na miłość i szczęście. Ważne jest także, aby pamiętać, że zaakceptowanie przeszłości to nie tylko praca nad sobą, ale także otwarcie się na wsparcie innych. Możemy szukać pomocy u przyjaciół, rodziny czy terapeuty. Ważne jest, aby otoczyć się ludźmi, którzy nas wspierają i pomagają nam w procesie akceptacji przeszłości. Podsumowując, zaakceptowanie własnej przeszłości to klucz do pokonania strachu przed miłością. To proces, który wymaga czasu i pracy nad sobą, ale jest to możliwe. Musimy pamiętać, że przeszłość to część nas, ale nie definiuje naszej przyszłości. Warto dać sobie szansę na miłość i szczęście, mimo obaw i strachu.
Ważne jest, aby otworzyć się na nowe doświadczenia i nie pozwolić, aby przeszłość uniemożliwiła nam cieszenie się teraźniejszością i przyszłością. Żyjąc w przeszłości lub martwiąc się przyszłością, trudno jest cieszyć się teraźniejszością. A to właśnie w teraźniejszości budujemy relacje z innymi ludźmi. Dlatego warto skupić się na tym, co dzieje się tu i teraz. Cieszmy się chwilą, doceniajmy ludzi, którzy są obok nas i dajmy sobie szansę na szczęście. Strach przed miłością może wynikać z różnych przyczyn, boimy się odrzucenia, zranienia, utraty kontroli nad własnym życiem. Często zamiast otworzyć się na nową relację, wolimy pozostać w swojej strefie komfortu, która daje nam poczucie bezpieczeństwa. Jednak to właśnie w obecnej chwili kryje się klucz do pokonania tego strachu. Życie tu i teraz oznacza skupienie się na tym, co dzieje się wokół nas w danym momencie. To umiejętność cieszenia się drobnymi przyjemnościami, doceniania piękna otaczającego nas świata, a także akceptacji siebie i swoich emocji. Kiedy żyjemy w teraźniejszości, nie martwimy się o przyszłość ani nie rozpamiętujemy przeszłości. Skupiamy się na tym, co jest tu i teraz. Czerpanie radości z obecnej chwili może pomóc nam pokonać strach przed miłością. Kiedy koncentrujemy się na teraźniejszości, zaczynamy dostrzegać piękno w małych rzeczach, które wcześniej umykały naszej uwadze. Zauważamy uśmiech drugiej osoby, ciepło jej dłoni, spojrzenie pełne czułości. Zaczynamy doceniać każdą chwilę spędzoną razem, zamiast martwić się o przyszłość. Żyjąc tu i teraz, uczymy się także akceptować siebie i swoje emocje. Pozwalamy sobie na odczuwanie strachu, ale nie pozwalamy mu zdominować naszego życia. Uświadamiamy sobie, że strach jest naturalną reakcją na nową sytuację, ale nie musi on decydować o naszych wyborach. Decydujemy się na miłość, mimo obaw, ponieważ wiemy, że warto. Czerpanie radości z obecnej chwili pomaga nam również zbudować głębszą więź z drugą osobą. Kiedy skupiamy się na teraźniejszości, jesteśmy bardziej obecni w relacji. Słuchamy uważniej, angażujemy się w rozmowę, jesteśmy bardziej empatyczni. To wszystko sprawia, że nasza relacja staje się mocniejsza i bardziej satysfakcjonująca. Podsumowując, życie tu i teraz to klucz do pokonania strachu przed miłością. Czerpanie radości z obecnej chwili pozwala nam docenić piękno życia, zaakceptować siebie i swoje emocje, a także zbudować głębszą więź z drugą osobą. Pamiętajmy więc, aby żyć w teraźniejszości i cieszyć się każdą chwilą, ponieważ to właśnie one tworzą naszą przyszłość. Strach przed miłością to uczucie, z którym można sobie poradzić. Kluczem jest zrozumienie własnych emocji, praca nad poczuciem własnej wartości, uczenie się zaufania, akceptacja przeszłości i skupienie się na teraźniejszości. Dzięki temu będziemy mogli pokonać lęk i otworzyć się na miłość, która przyniesie nam szczęście i spełnienie.